Witajcie, kochani. Dzisiaj poprowadzi nas fragment z psalmu 116. Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego. Moje śluby złożone Panu wypełnię przed całym Jego ludem. Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli. O Panie, jam Twój sługa. Jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego. Moje śluby złożone Panu wypełnię przed całym Jego ludem. Ilekroć słyszę ten psalm, przychodzi mi na myśl świętej pamięci ojciec Józef Kozłowski. Bardzo lubił te słowa i cytował je z pamięci. Gdyby żył, 2 dni temu skończyłby 73 lata. Myślę, że będąc w okolicach właśnie jego urodzin tutaj na ziemi, dla ziemi, chcę Was zaprosić do tego, abyśmy pomodlili się, aby te narodziny dla nieba, które dokonały się już dosyć dawno, aby zaowocowały w końcu też darem dla nas, którzy zostaliśmy tutaj, darem beatyfikacji. Kochani, te prace zostały rozpoczęte, gdzieś troszkę trwają, ale przede wszystkim jest w nas to pragnienie i ta świadomość, że Kościół dzisiaj potrzebuje takiego świadka wiary, takiego człowieka pełnego pokoju, wiernego Duchowi Świętemu, człowieka, który tak dobrze rozumiał i rozpoczął z wielką mocą współpracę ze świeckimi. Właśnie stwarzając, powołując do istnienia mocnych w duchu. Kochani, proszę Was o to, abyśmy dzisiaj razem pomodlili się serdecznie o ten dar beatyfikacji, aby Kościół na ziemi mógł się cieszyć Jego wstawiennictwem, Jego wyniesieniem na ołtarze. I pomódlmy się przez wstawiennictwo Matki Bożej, którą bardzo kochał. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo aniołów, módl się za nami. Bardzo Was proszę, abyście dzisiaj jeszcze w swojej modlitwie powierzali Panu Jezusowi te intencje, byśmy mogli się wszyscy cieszyć i doczekać beatyfikacji świętej pamięci ojca Józefa Kozłowskiego. Drodzy, podlinkowany macie film o nim. Bardzo Was zachęcam, abyście go obejrzeli. Tam poznacie bliżej tę niezwykłą postać. I macie też podlinkowane 2 zapisy. Pierwsze dla dorosłych, dla wszystkich, którzy chcieliby wybrać się na rekolekcje ignacjańskie. Całym sercem Was zapraszamy. Będą one u nas w sierpniu, są 3 terminy, ze wszystkim możecie się zapoznać dokładnie na naszej stronie. I drugie zaproszenie dla dzieci. 11 maja mamy warsztaty muzyczne dla dzieci. Zapraszamy, czekamy i życzę Wam pięknego dnia. Do zobaczenia.